Cześć z tej strony, redakcja leniwego już podcastu. Tak jak poprzednio, właśnie stwierdziliśmy, że no niestety nasza strona i fanpage troszkę odeszły na na drugi plan, chociaż to jest tak lekko powiedziane, muszę powiedzieć, że już w ogóle przeszły na drugą stronę tęczowego mostu. Niemniej jednak, nasze podcasty wciąż się będą pojawiać. Teraz, jako że i ja wróciłem do Polski, będę miał więcej czasu, więc będziemy mogli coś nagrywać i też ludzie są chętni. No, niestety nie będzie z nami dzisiaj naszego osoby, która obecnie jest podnikiem, pracuje z mangami, a do tej pory, bo jako nasz kochany leniwiec, czyli Jacek. Niestety się dzisiaj źle poczuł, ale oprócz mnie, czyli oprócz Jacka numer 20, jest Kamila. Witam cię. Cześć, cześć wszystkim. A będziemy się dzisiaj tutaj no to co już pewnie złożyliście zauważyć po miniaturze, będziemy się rozwodzić nad Osama Ranking. Generalnie planowaliśmy już wcześniej właśnie pełnoprawny materiał, pełnoprawny właśnie um, odcinek naszego podcastu, tylko o tej serii. A że właściwie też niewiele było w tamtym sezonie e, serii, które śledziliśmy i o których chcielibyśmy rozmawiać. Także no, przyszła pora na no to, żeby no, dalej się pozachwycać. Już chwilę zachwytów mieliśmy spoilerowo, a dzisiaj będziemy już całkowicie spoilerowo sobie rozmawiać o pewnych tematach przewodnich, o pewnych motywach, które się tam przywijały. Poruszymy postacie, poruszymy rzeczy, które może nam się nie podobały. Nawet jeżeli tutaj chyba nie będzie to wielkim zaskoczeniem, ale ja jestem ze swojej strony zachwycony tą serią, a ty Kamilo Um, jak to teraz poprawnie politycznie powiedzieć. Sądzę, że pierwsza połowa była naprawdę zachwycająca, od drugiej pozaczęły się pewne zgrzyty, ale sądzę, że dojdziemy do tego, co mi nie zgrzytało od drugiej połowy tej serii. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, więc będziemy mieć tutaj hot take'i, widzę. Uhu. Ktoś musi. <laughs> ale... Ale może zanim jeszcze przejdziemy, yy, właśnie do Osama Ranking, tak, może pokrótce, żeby trochę się rozruszać po tej przerwie podcastowej. Trochę Camilo, no jak wspominałem, niewiele było rzeczy w tamtym sezonie, yy, które nas tak zachęciły do oglądania, ale coś może się pojawiło, co się działo oprócz Osama Ranking, czy to była jedyna seria, jak oglądałaś? O mamo, faktycznie, jak teraz o tym mówimy, to z sezonu zimowym mam wrażenie, że chyba dosłownie przespałam Bo pomijając Ousamę, to oglądałam same kontynuacje W sumie nie wiem, czy tytanów mogę nazwać kontynuacją, bo to się w sumie jakoś zaczęło chyba w grudniu, jeśli mnie papa nie myli Więc kontynuuję tytanów, w sumie jestem dosłownie tuż przed obejrzeniem ostatniego odcinka, nie mogę się doczekać Kontynuowałam też Kimetsu w sumie, jeżeli uznamy, że oficjalnie Kimetsu drugi sezon zaczął się od tego sezonu jesiennego, no to dalej go kontynuowałam Planowałam się zabrać za nabiskę. Sądzę, że zabiorę się za to bo w sumie ty mi to mocno polecałeś, też sporo osób, tak. e, sporo osób w moim otoczeniu też mi bardzo poleca te seria. Że za co, jak za co, ale za to warto. Czytałam też pierwsze tomik mangi i to jest na mojej liście. <grym> po prostu do tej pory jakoś no, nie mhm. miałam nastroju no, na takie przyjemne romanse. Właśnie to jest no, drugie pytanie. To jest taki Bardziej... fluff. Taki typowy flaw po prostu, ale to jest tak dobra rąkom, że no koniecznie trzeba to zrobić bardziej, że Cloverworks po prostu wywaliło tyle pracy w adaptowanie, że to jest niesamowite. Że ileś po prostu animacji, jako tam widzimy, taki właśnie charakter animation, jak się postacie poruszają, jak w ogóle te wszystkie stroje udało się przenieść z Kart Mangi do anime. Jest absolutnie wow. Ja się nie spodziewałem, że po prostu na takim poziomie produkcyjnym oni podejdą do tego. To wygląda lepiej niż jakieś 80% anime z ostatniego czasu, więc trochę Słyska, mi tego padło. Że... No, inaczej, jeszcze w, szczególnie w przypadku Cloverworks, to ja tak trochę podchodziłam ostrożnie, bo jak Shadowhouse mi się mega podobało, tak, mocno się przejechałam na drugim sezonie The Promise Neverland, więc oni mieli takie wyżej ała, i niże. Tak, może nie wspominajmy tej nazwy. W każdym razie oni mieli przez ostatni rok, mam wrażenie, takie wyże i niże. Ej, w ogóle chyba jeszcze Łonrek było od nich. No, w każdym razie. Wiele rzeczy tutaj nie stykało, więc dobrze, dobrze słyszeć, że najwidoczniej znowu są na dobrej fali. Cieszy mnie to wiele, co wcześniej. Naprawdę, jakby naprawdę jestem fanką produkcji tego studia. A, przypomniałam sobie, co jeszcze oglądałam. Oglądałam kontynu kontynuację księgi Vanitasa. Vanitas na kartę. Nie wiem, czy oglądałeś wcześniej. E, widziałem chyba pierwsze trzy odcinki tej, tej połowy sezonu poprzedniej, ale nie wciągnęło mnie to, mówiąc szczerze. No ja tam nie ukrywam, jakieś tam steampunkowe wampiry od autorki Pandory Hertz zawsze mile widziane. Ogólnie cokolwiek od tej autorki jest bardzo mile widziane. Zdecydowanie brakuje mi takich ładnych, piszonych nowych serii. Polecam. Nie, ale tak to w sumie poza tym to nie oglądałam za wiele. Niestety. A jak to u ciebie wyglądało? No więc, no oprócz o sama to oczywiście oglądałem wspomniane przez ciebie i zaczął też tutaj chyba już zdążyliście się domyślić, że sonowiskę oglądałem, więc My Dress of Darling, jestem zachwycony tą adaptacją. No i tak jak mówiłaś, no, Cover Wars jest takie trochę hit and miss. Hit or miss, tym bardziej, że oni mieli w ostatnim czasie taki dziwny fetysz, speedranowania tych adaptacji i tu nawet nie tylko drugi sezon um, jakąś no Neverland, ale też i in ten inny Romką, boże, jak się to nazywa, Horimia, Gdzie o matko. W 13 Ty. odcinków tam chyba ponad 100 chapterów ogarnęli. No, 16 tomów. W no w dużym więc w więc oni tam ostro tam lecieli z tym, i tam słyszałem dobre rzeczy o tym, jak to są animacje, pod stroną od strony animacji ta adaptacja animowana wyglądała. Niemniej jednak ponoć tam powycinali jakieś tak 70% rzeczy, nie, które tam się pojawiały, zostawiając z tego co mi się wydaje wyłącznie rzeczy dotyczące naszej głównej pary tam w tamtej animacji, więc to jest interesujące. Natomiast jeżeli chodzi o sonobiskę, no tutaj akurat nie prześwietnie podeszli do tego, zrealizowali nie wiem, pierwsze 30-40 rozdziałów, coś koło tego. W te 13 odcinków i widać było, że to jest taki Passion Project ichniejszy, bo to, to jest po prostu. Ja nie jestem w stanie stwierdzić, kto, kto po prostu przyklepał, że okej. Okay, Wkładamy w takiego bardzo, no, będą no, prostego romkoma, przyjemnego, bo przyjemnego, ale no, to wciąż jeden z wielu romkomów. Nawet jeżeli osobiście uważam go za w sumie jeden z lepszych, jeden z tych, które, które mnie wciągnęły w gatunek w ostatnim czasie i który spowodował, że teraz po prostu wcinam te romkomy jak, jak głupi. Mm, I jako fan po prostu Mangi ma jestem. Bardzo zadowolony, że w ten sposób zostało to potraktowane, chociaż nadal, jak mówię, jestem w szoku, że na takim poziomie to wyszło. Ale okej. Okay. Oprócz tego o, o, oglądałem jeszcze pierwsze odcinki Bisko. E, też będę musiał to skończyć, bo też słyszałem o tym dobre rzeczy. Ten pierwszy odcinek był ciekawy. Ale jeszcze nie do końca jestem pewien, czy czuję to anime i z czym to się będzie jadło, tym bardziej, że wydaje się no bardzo taka dziwaczna, bardzo taka odjechana rzecz, może w stronę e, też skręcającego takiej, jednej z takich starszych produkcji Trigana? Też mamy taki post-apokaliptyczny świat, gdzieś tam pustynie przemierzający nasz bohater, to i przeżywając jakieś tam przygody, nie? I tam, że wszyscy go ścigają, więc mam takie tutaj skojarzenia, Ale coś więcej, może o tym będę w stanie powiedzieć, jak znajdę czas, żeby to w końcu nadrobić. Chociaż teraz w sezonie wiosennym może być z tym ciężko, biorąc pod uwagę, ile anime będzie teraz wychodzić. To jest absolutnie niesamowite, jak po takie posusze. I Zimowej, i nagle Bam! To jest co najmniej kilka serii, nie jestem zainteresowany, nie mówiąc już o tym, że też kilka anime wchodzi na Netflixa na nowych, więc wow, będzie co oglądać. Poza tym, jeszcze widziałem pierwsze odcinki Police in the Pod, czyli takie slice of life o życiu krawężników japońskiej policji, więc. Też lekkie, przyjemne, widziałem tego parę odcinków, jeżeli ktoś szuka taką totalnie wycilowaną e, serię, gdzie obserwujemy bardzo realistyczną danie, tak jak wygląda praca takiej najbardziej. przeciętnych z przeciętnych policjantów w Japonii, jak wystawiają mandaty i tak dalej i inne takie stresujące sytuacje z pracy właśnie naszych struszów prawa, też mogę polecić, chociaż nie jest to też jakieś super rewelacyjne, ale niemniej jednak. Takich anime raczej mało jest. Raczej nie przypominam sobie, żeby jakiekolwiek. Powstawało jakieś więcej tego typu produkcji, które by sięgały właśnie po pokazywanie pracy właśnie służb publicznych, jakichś pielniarek, lekarzy, czy, czy innych strażaków. Mieliśmy anime o strażakach, ale jak, jakby to powiedzieć, Fire Force raczej realistycznie nie podchodziło do tego tematu, nie? Raczej nie, ale znam jedno anime bardzo przyjemne o urzędnikach miejskich, jeżeli, ci, jeżeli cię to interesuje. To znaczy jeszcze było jedno z tych anime takiej Girls Do Work od P.A. Worsk o Boże, jak to się nazywało? Ja sobie nie przypomnę. W każdym razie ono było o dziewczynach, które pracowały w tam jakimś urzędzie turystyki jakiejś tam miejscowości. Jakie to Chyba było nazwa? nie słyszałam na ten temat, ale nie też sobie nie przypomnę. No, no w, każdym razie... w każdym razie. Było bardzo przeciętne to, ale... W każdym razie dobrze. No, tyle o sez sezonie zimowym. Jak widzicie szybko się uwinęliśmy i możemy przejść do dania głównego, nie? Do sama ranking. Ja, tak się właśnie teraz zastanawiałem, bo myślę, że jeszcze jeden materiał taki solowy też by wypadało chyba nagrać o tym Kimetsu no Yaiba i Red Light District. Chyba nie sądzisz o tym, bo też by miał parę słów do powiedzenia o tym, co się tam działo, nie? Nie, w sumie nie byłby to głupi pomysł. O danych też może w o Tytanach też szczególnie, ja bym powiedziała no. parę słów od siebie. No tym bardziej się okazało, że to jeszcze nie będzie koniec Tytanów, nie? A weź <laughs> przestań. Ogłosili, ogłosili wczoraj, e, e, kiedy nagrywamy spokój. ten odcinek, to jest 4 kwietnia, nie wiem kiedy to będzie wrzucone na nasz YouTube. Niemniej jednak ogłosili wczoraj, czyli 3 kwietnia, że pojawi się trzecia część ostatniej części. <laughs> to jest troszkę taki, zamienia się lekko w mema. Że zapowiedzieli finałowy sezon, później do finałowego sezonu zapowiedzieli, że będzie druga część tego, a teraz się okazało, że nie, że będzie jeszcze część trzecia. I to jest to trochę kuriozalne, ale no, no. Biorąc pod uwagę, w jakich warunkach powstaje Attack on Titan, i to już jak się to się wiązało, to jeszcze ta seria była pod skrzydłami WIT Studio, a teraz pod mapa, więc. No cóż, mam nadzieję, że animatorzy dożyją końca tej produkcji, więc. Też mam taką nadzieję, chociaż mam flashbacki z Gintamą, jeżeli chodzi o to przedłużenie zakończeń. O jest. z Gintamą znasz... to już w ogóle był cyrk, ale to już nie tyle adaptacyjne, co sam autor mangi nie potrafił tak. skończyć. Pamiętam, tak, tak. koleżanka co co śledziła akurat mangę, bo ja tylko anime niestety znam. To mm -hmm. właśnie z trzczami w dużym skrócie, co tam się działo z tym autorem. No ale tak, nie zabraliśmy się tutaj, by gadać o mm -hmm. bardzo przedłużonych zakończeniach. Zwłaszcza, że tutaj mamy bardzo konkretne zakończenie pewnego etapu: oczywiście, i na, i tak, e, i i tak. naszego bohatera. Ukochanego Bodziego, którego należy mm -hmm. chronić, ponad wszelką wątpliwość. No i tak, no jednak trzeba przyznać, że. Autorowi udało się zbudować taką postać naszego protagonisty, że jak sam mówisz, każdy by po prostu po tym samym się chciał go po prostu przytulić i chronić. No to jest takie mała kulka, taki szczęścia i mała kulka po prostu dobroci, która po prostu za wszelką cenę musi przeżyć do końca tej serii. Nawet nie przyjmuję innego po prostu zwieńczenia tego. On musi mieć swoje królestwo, musi tam żyć długo i szczęśliwie zwyczajnie. To jest po prostu Koniec. inaczej się nie da. Dokładnie. E... Ja jednego zakończenia nie uznam dla tej serii. Właśnie, ale dobrze. Zacznijmy może po kolei. E, tak się zastanawiam, e, od jak można by do tego podejść, bo też już mi się wydarzenia w sumie zlewają, tego, jak to po kolei było. Pamiętasz, może, gdzie się zakończyła pierwsza połowa tego sezonu i. Mi się tam, wydaje, nie, że to już chyba było po treningu Bodziego i ruszyli w sukurs temu Królestwu nie? Bosse i na pomoc właśnie Królowej Healing po tym jak Miranjo zaczęła swoje makroje robić. Dobrze Dokładnie. kojarzę? Tak, tak, bo nawet yy, pamiętam, że jak rozmawialiśmy o tym na chyba omówieniu sezonu jesiennego, że właśnie wszyscy, cała nasza trójka razem jeszcze z Jacentym czekaliśmy na to w jaki sposób pójdzie dalej ta seria. Więc tak, to był taki dokładnie ten moment przełomowy przed The Final Battle. No dokładnie, teraz sobie przypominam, że rzeczywiście tak było. Pierwsza połowa sezonu chyba się nawet zakończyła na tym, że um, ten Order of the Underground wiązł właśnie Bodziego i Kage na koniach tam właśnie do tego zamku, żeby Odbić go z rąk właśnie bandytów, których tam sprowadziła Miranjo poprzez właśnie jakieś tam portale ukryte w czeluściach w Lochach. I no zapowiadało się to na bardzo emocjonujące i bardzo epickie starcie. I rzeczywiście w pewnym sensie coś takiego dostaliśmy. Chociaż nie spodziewałem się też dużo. Hmm, dużo też bardzo emocjonalnych, dużo krwawych, a w momentami wręcz bardzo niepokojących obrazów i bardzo niepokojących rozwinięć tej historii, szczególnie z jedną postacią, którą, która jest związana przede wszystkim z królem Deszą i naszym trenerem, naszego bodziego, czyli Despou, którego historia też jest bardzo intrygująca. I to się też właśnie fajnie wpisuje w ten taki baśniowy świat, ale baśniowy w ten sposób, że ta baśń jest poczytajna jak pewną dosą realizmu i pewną dosą takiej refleksji nad tym. Uważaj czego sobie życzysz, bo możesz to dostać, a nawet jak sobie tego nie życzyłeś i dostaniesz, może na ciebie to negatywnie wpłynąć. I no tutaj Oaken, o którym właśnie tu już mogę powiedzieć, to jest, tak się nazywa ta postać, jest dla mnie idealnym przykładem tego jak, no, pewne niechciane dary mogą wpłynąć na różnych ludzi, więc to jest też interesujący wątek, ale ja sobie tak myślałem od czego moglibyśmy tutaj zacząć i mianowicie myślę, że skoro Mowa tutaj o ataku na Królestwo i przejęcie do Kresła. Chciałem ci zapytać, czy się w ogóle postać Miranjo podoba i to jak tutaj ją rozwinęli i jak jej historia się zakończyła, bo ona jest tutaj taką postacią, która dostała w końcu dużo więcej miejsca i dużo więcej nam się o niej wyjaśniło i było taką. osią całej fabuły, tak naprawdę od początku do końca i. I rozumiem, tutaj ja też mam pewne spoilerowo. problemy z tą postacią, o których też wspomnę, ale najpierw oddaj Ci głos. Tak, rozumiem, że mogę mówić w pełni spoilerowo, w sensie bez spoilerów. W pełni spoilerowo, bez... w pełni. Tak spoilerowo, spoilerowo. dokładnie. To powiem tak. Sądzę, że Miranjo została świetnie zbudowana jako postać. Jej motywacje, które cały czas były takie dla mnie tajemnicze, i w sumie nie wiedziałam do końca o co jej chodzi. Kiedy w końcu się dowiedziałam, co było ten, ten big reveal wokół niej i co jest w ogóle jej celem i motywacją, to stwierdziłam, ciekawe. Jestem ciekawa dokąd ta postać dalej podąży. Więc sama postać moim zdaniem została zbudowana naprawdę nieźle. Jej motywacje, przeszłość, wszystko było naprawdę mi chwyciło za serce ale jakby rozwiązanie jej wątku, jakby wszystko, co się działo dookoła nie już tak, tak fajne dla mnie nie było. No mimo wszystko ja nie akceptuję rozwiązania pod tytułem dobra, wyba wybaczamy ci wszystko, żyj sobie dalej, nie ponosząc żadnych konsekwencji za to, co zrobiłaś. Słyszę, że na nawet jak jeszcze wczoraj dyskutowałam to z y, moją przyjaciółką, z którą y, jakby oglądałyśmy wspólnie tę serię, to właśnie rozma rozmawiając z nią zorientowałam się, że mi na żadnym etapie prawie no dobra, może w którym momencie miała chwilę zastanowienia się, czy żałuje, ale Mirandża ani razu nie zasygnalizowała, że żałuje to, co zrobiła, albo że chciałaby, nie wiem, przepraszać, błagać o wybaczenie. Miranjo od początku do końca po prostu szła wyznaczoną przez siebie drogą destrukcji i była gotowa, jakby, ponieść tego konsekwencje, jednak świat jej nie pozwolił ponieść konsekwencji swoich czynów i sądzę, że to jest, że to jest w sumie jedna z największych wad tej serii. Po prostu rozwiązanie tego wątku i tego, no, no mimo wszystko, była było zbrodniarką wojenną. Przyczyniła się do śmierci matki Bodziego, no, królowej, I, 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 nieważ i jakby zrobiła tyle złych rzeczy i nie poniosła z tego tytułu praktycznie żadnych konsekwencji, i sądzę, że to jest, no, że to trochę zaprzecza duchowi tej serii. Rozumiem, że to jest, wie, wiesz, trochę to zaciąga takie baśniowe fantazy, no, ale. No, w momencie, kiedy pokazujemy pełne okrucieństwo i przemoc, i wszystko negatywne związane z wojną, a mamy tutaj postać praktycznie zbrodniarki wojennej, której po prostu tutaj daj, się zakochuje mówi: Słuchaj, jeśli będziesz moją żoną, wypaczamy Cię wszystko, takie oto słowo moje, macie się dostosować, i wszyscy mówią: OK. No to dla mnie to już jest no, mało akceptowalne. No, wiem, jaką ty masz zgadzam na Zgadzam się tutaj z tobą w pewnej rozciągłości. Niestety właśnie to jest ta rzecz, która mi przeszkadza tutaj najbardziej, że zbyt szybko ten wątek się rozwiązał. Kiedy pojawił się ten demon i wyglądało na to, że Miranjo poniesie na konsekwencje swoich czynów i będzie jednak ten wątek dłużej miał swoją... po prostu czekać będzie na swoją konkluzję i na rozwiązanie tego co się ostatecznie z Miranjo zadzieje. Tak rozwiązanie tego w, przez ile? To trwało połowę odcinka tak naprawdę od kiedy Miranjo umarła i... następnie została wskrzeszona i wszystko się skończyło bardzo dobrze? Jednak to jest to takie jedno potknięcie... Ta jedna taka łyżka dziekciu w tej całej beczce miodu, tak naprawdę. Bo cała reszta tego, tej, tej drugiej połowy sezonu, sezonu podobała mi się niesamowicie. Uwielbiam praktycznie niemalże każdy wątek, tak jak zostaje rozwinięte. Backstory Miranjo też jest super, tutaj nawet nie zamierzam z, z tym dyskutować. Cała ta historia, gdzie rozwinięto również lore tego świata pojedynek magów z tymi bóstwami lokalnymi, tak jak zostali zdradzeni i później co się stało z matką Miranjo i cała jej podróż z Królem Bosse i jak wyglądała ich relacja. To było pokazane świetne i całe to skomplikowanie w ogóle tej relacji i uczuć ich względem siebie. Było to, to dosyć dobrze wyjaśnione i dosyć dobrze zobrazowane, jak pomimo tego, tak, że oboje się potrzebowali i jak po, oboje się dbali, to jednak w, na pewnym etapie ta ich relacja zaczęła być, hmm, że tak powiem, aż lekko to, toksyczna w tym kierunku, że zaczęli na sobie zbyt mocno polegać i byli zbyt od siebie emocjonalnie uzależnieni, nie potrafiąc w pewnym sensie przejść ponad tymi wydarzeniami, które spowodowały, że znaleźli się w tym miejscu, w którym się znaleźli. I później widzieliśmy też, jak życzenie króla Bosse się spełniło i jak on w ogóle do tego podszedł, jak Miranjo widziała, gdzie Bosse również się zaczyna zmieniać pod wpływem jej działań. Także sama postać demona wydaje się być intrygująca i też kurczę szkoda, że jego było mało, bo to się wydaje bardzo ciekawe, gdzie ten demon tak naprawdę to jest człowiek, tylko człowiek, którego dotknęła, dotknęła jakaś zła magia i dała mu właśnie moc spełniania życzeń, ale on spełniając życzenia zmienia się właśnie w coraz bardziej taką dem demoniczną formę. Staje się coraz bardziej wykrzywionym, po prostu bytem, i to jest też coś, co chciałbym zobaczyć, jeżeli powstanie drugi sezon. Mam nadzieję, że taki będzie. Też chciałbym zobaczyć tego więcej, nie? Bo to jest, wydaje mi się, jeden z bardziej niepokojących wątków. Gdzie jesteś tak naprawdę to taką, jak to się nazywa, małpią, małpką, małpią rączką nie? do spełnienia życzeń, właśnie z tych, tych legend azjatyckich, z tym, że wszystkie konsekwencje nie tylko się odbijają na tym, kto wypowiada życzenia, także na tobie samym i w pewnym, w pewnym sensie ty jesteś częścią właśnie tego przekleństwa, które sprowadzasz na innych. Jest to naprawdę bardzo, bardzo intrygujące. A szkoda, że nie zostało już tutaj to rozwinięte, no ale było tyle innych rzeczy do opowiedzenia, że rzeczywiście na to nie było miejsca. Wracając jednak do Miranjo, to właśnie brakowało mi tutaj tej konsekwencji, że rzeczywiście za, wszystko, za szybko było jej to wszystko wybaczone, za szybko tak naprawdę, no co spotkało ją właściwie sama nagroda za to, co zrobiła, nie? I fajnie, jak. By zanim to po nastąpiło, gdyby odpokutowała chociaż częściowo te rzeczy, które uczyniła, tak jak wspominałeś, czyli na przykład śmierć Matki Bodziego. No, ponieważ, no, co to, wypuściła parę łez, powiedziała: No, teraz słowo harzerza, już będę dobra. I wszyscy, no okej, okay, dobra, no to wierzymy ci, jest super. Teraz, no, się ożenisz tutaj z Księciem, i no, i będzie wszystko cacy, nie? Co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr. No, teraz zaczynamy szczystą kartę i już będzie wszystko pięknie, ładnie. Będziesz królową, dostaniesz koronę, no i będzie wybaczone wszystko. No, 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 no to jest właśnie to potknięcie, że nie powinno się w ten sposób e, tego napisać, jednak wolałbym, żeby to zajęło troszkę dłużej. Żebyśmy też mogli poprzebywać właśnie z Miranjo jako osobą, która to, jak w sumie odpokutowuje, nie? Naprawia swoje czyny, tym bardziej, że no, masę cierpienia no, swoimi działaniami i swoją obsesją, bo to inaczej nazwać nie można sprawiła. Nie tylko dla Bodiego, ale dla masy innych osób wokoło yy... i kurcze blade, no. No, to jest ten problem, że to, to było już w ostatnich odcinkach i zostawiło właśnie z takim lekkim niesmakiem, ale na szczęście w tym ostatnim epizodzie podsumowanie ścieżki Bojiego i Kage też było super i, i tak bardzo czekam na kolejne przy, ich przygody i jak ta historia się rozwinie, bo tu widać, że jest tyle jeszcze rzeczy do opowiedzenia, że to co widzieliśmy te ostatnie 23 epizody. To tak naprawdę jest prolog do właściwie historii naszy, naszego kochanego, małego księcia i do tego, czego tak naprawdę dąży. Nie? Że on się zdecydował, że odrzuca właśnie koronę bossę swojego ojca, oddaje go w ręce, ją w ręce Dajdy i całe jego, jego królestwo i sam postanawia zbudować własny kraj. Własny właśnie, e, własny zamek mieć i własnych poddanych, nie polegać na tym co dziedziczy i to jest też tak fajne podsumowanie drogi, jako tutaj przeszedł, tak mi się to podoba i... Całego relacja z Kaga to jest, o Jezus Maria, nas tak chwyta za serce, to jest taka czekolada po prostu i, i ciepłe kakałko. Człowiek się po prostu rozpływa, widząc ich interakcje i jak była ta scena walki z Oakenem, gdzie wszyscy na prawie poumierali, nie, i kurczę blade, człowiek się martwił. No to te fasolki, te nasze małe, kurde, ekranowe. Dawno już nie miałem po prostu takiego poczucia, że no, no, boję się o te postacie na ekranie o te narysowane parę kresek pokolorowania, które wtrawione jest w ruch, ale no to jest siła tego anime, że potrafiło zbudować te postacie i naprawdę przekazać mi masę emocji przez kolejne sceny. I to, jak w ogóle Bodzi sobie radzi, no, ma swoje ułomności, ma swoje braki, nie potrafi mówić, nie, nie, jego słuch nie funkcjonuje. W wyniku po prostu życzenia jego ojca też stracił praktycznie wszystkie siły, i to, jak po prostu pokonuje te wszystkie przeciwności, Rosu, pomimo tego. Jest niesamowitą drogą i tak się cieszę, że do końca właśnie, nawet jeżeli boss już później umarł. O to też się obawiałem, że po śmierci króla bossy ostatecznej, że nagle budzi odzyska te wszystkie siły, nie? I nagle stanie się jeszcze większym koksem, ale w ogóle ta walka budziego z bossem była przerewelacyjnie. To co tam odwalili pod względem animacji, o wow, o wow. Nawet Mugen Train, czy tam yy, yy, warka Red Light District, może się chować na miejscami, jak to wyglądało. No, hmm. czy ja wiem. Znaczy, <laughs> takie... ja, ja nie zaprzeczam, że to była fenomenalna animacja walki. Mm. Ale muszę przyznać, że no, szczególnie w tej drugiej połowie tempo akcji mi momentami nie stykało. Nie wiem, czy ty na to zwróciłeś uwagę, ale ja szczególnie, kiedy trochę sobie binge-watchowałam niektóre odcinki, tak w pakiecie po 2-3 odcinki, to miałam problem z wciągnięciem się w akcję w poszczególnych odcinkach, głównie dlatego, że ta akcja była tak trochę poszatkowana, że, że, że raz była walka, potem sobie robili chwilę przerwy, chwilę pak gadali, potem pokażmy kogoś innego, potem znowu powalczymy gdzieś coś emocjonalnego, i tak ciężko mi było czasami. Jakby wejść w tą akcję i walkę, właśnie z uwagi na to, że to tempo było czasami w moim odczuciu, przynajmniej, to tylko moje personalne odczucie, tak, no coś z nim nie grało. To nie zmienia faktu, że faktycznie ta finałowa walka pomiędzy Bosem a Bojim była fenomenalna, ale mam wrażenie, że ta z kolei była za krótka. Ogólnie to jakby mogła podsumować to zakończenie, że zdecydowanie za krótkie. Że właśnie te wcześniejsze, te mini potyczki, te próby też pokonania Owena były niepotrzebnie w moim odczuciu rozwleczone w czasie. Jak już w końcu, właśnie mieliśmy, powiedzmy, ten te, y, creme de la creme, czyli Bojil Boss, to jakoś to było tak na szybko zrobione ta walka, że o inaczej była przepiękna i, i wszystko, ale mam wrażenie, że tak emocjonalnie. Trochę zabrakło mi tutaj większej podbudowy, ale wydaje mi się, że to może akurat wynikać z tego, że dla mnie bo rozwiązanie, chyba boss jest w ogóle dla mnie najgorszą, najgorzej napisaną postacią w tym serialu, w sensie serialu, i w, w tym anime. Nie wiem, czy się zgodzi ze mną. Co w ogóle sądzisz e, na temat Bosa? Wiesz, co mi się wydaje, że może nie tyle z najgorzej napisaną, co. Chyba by potrzebował z dwóch odcinków dla siebie. Po, o ile go widzimy tam właśnie w flashbackach, w jego relacji z Miranżą jest spoko. Widzimy też jakie miał to ambicje, jak próbował do tego dążyć i to jak dokąd go to do, doprowadziło i jak konsekwencje jego wyborów po prostu na, wpłynęły na jego psychikę i to jak później się zachowywał. Wydaje mi się, że Mógłby być trochę bardziej proaktywną postacią, że większość czasu on spędził siedząc, nic nie robiąc, szczególnie <laughs> to tam, no że siedząc tam w ciele właśnie Dajdy tak naprawdę nie, nie był przez większość czasu częścią tej akcji, aż się do samego finału pojedynku z Oakenem, a później pojedynku z Bodzim. I też by mi się przydało tutaj rzeczywiście troszkę więcej introspektywy dla Króla Bose i rozwinięcia jego historii, jego backgroundu i jego właśnie, nie tylko poprzez relacje z Miranjo, ale także relacje z innymi postaciami, nie? Przydałoby mi się tam parę więcej scen może z jego świtą, to jak wygląda jego relacja, może z Healing, może jego relacja z matką, bo też by mi się troszkę więcej przydało. Jest ciekawą postacią, ale jak, jak wspominałeś jest odrobinę niedogotowany. Jest odrobinę tutaj za mało nam powiedziane o nim, o jego backgroundzie i też za mało właśnie pełni roli w całej historii, za mało po prostu jest aktywny w niej, więc tu rzeczywiście mogłoby się przydać e, troszkę więcej tego. A... Z, mo z mojej perspektywy to wyglądało tak, że od momentu zmartwychwstania e, bos siedział, patrzył, patrzył, siedział, patrzył. Raz na jakiś czas odpowiedział komuś bardzo wymijająco na jakieś istotne pytanie, po czym stał, stwierdził: "Dobra, to idę się bić z Bodzim". I to w sumie koniec jego roli. I tak to wyglądało dla mnie co właśnie cała druga połowa tego sezonu. I dlatego w sumie dla mnie właśnie chyba nawet on jest bardziej rozczarowujący niż to, jak rozwiązano wątek Miranjo. Bo Miranjo przynajmniej jestem w stanie zrozumieć od początku do końca jej motywacji, no bo mam na jej przeszłość, dowiadujemy się właśnie, co jej w głowie się działo. A w przypadku Bosa mam wrażenie, że, że to wynika z jakichś tam braku konsekwencji w jego pisaniu bo właśnie z jednej strony pokazuje się go jako bardzo ambitnego człowieka potem pokazuje się go, że w, że w sumie chyba kochał żonę, ale potem zachowuje się tak jakby w sumie nikogo nie kochał do nikogo nie czuł żadnej więzi, po czym, ale po czym się pokazuje jakieś emocjonalne sceny z synami ale w sumie potem znowu przez jego zachowanie i akcje gdzie w sumie nie powiedział nic na to, że w sumie Mirancza no, ja trochę ping zabiła jest rzeczywiście no. taki ping-pong, gdzie w sumie nie do końca wiemy, co on czuł do tych osób go otaczających. Tak. Znamy jego emocje względem Mirancho, ale względem Bodziego, względem Dajdy, czy Healing, czy matki Bodziego, to jest już tak trochę bardziej rozmyte. Tak jakby autor nie do końca wiedział, co, co, co przypisać tym bohaterowym, nie? I jakie, jakie znaczy, fajnie. Yy, ja tak może tak to interpretuję, że może nim właśnie targały tak skrajne emocje, że sam nie był w stanie z tego decydować, nie i stwierdzić tak naprawdę czuję. I może i byłoby to spoko, gdyby nam zostało to troszkę lepiej zakomunikowane, bo tu tak. możliwe, że zabrakło tego pokazania jego wewnętrznego konfliktu, że... Okej, okay, tutaj przepływamy chwilę z bossem i dowiadujemy się, co tak naprawdę czuje i jak on po prostu sobie radzi z tym konfliktem swoim wewnętrznym, jak go stara się jakoś rozwiązać, nie? Bo tak naprawdę jego rola sprowadziła się ostatecznie do tego, że sprowadził Okena na ziemię, a zwinął go w kulkę, gdzieś tam zamknął w kamieniu. A następnie jeszcze pokazał jakieś flashbacki, dajcie, żeby e, przekazać mu, nie wiem. Okej, okay, teraz ty masz się zająć, Miranjo. Ja tutaj muszę sobie odejść. Mi się już nie chce żyć, więc proszę cię, synu, kontynuuj moje dzieło. No to w sumie było tyle. I... Kurcze, no nie wiem, no to zabrakło rzeczywiście w tej postaci jakiejś większej konsekwencji w jej pisaniu i większego pokazywania właśnie tego wewnętrznego tego oceanu niespokojnych emocji, które się w nim tliły. No, tak, to jak właśnie wspominaliśmy, on głównie siedział i taki marudził, nie? Kurcze, no coś no właśnie tutaj rzeczywiście się nie zagrało. mówił, Tak, właśnie też przez długi czas interpretowałam to tak jego zachowanie tak, jak ty, że po prostu wiesz, że był na tyle skonfliktowany, że z jednej strony jakieś tam zobowiązania, uczucie i bardzo toksyczna sytuacja z Miranjo, a z drugiej strony wiesz, całe królestwo, które zbudował, jego synowie. I, i tak naprawdę naprawdę chciałam wierzyć w postać Bosa, ale to ostatecznie, jak się zachował, w sumie jak się nie zachował, bo w sumie był bardzo pasywny cały czas w swoim działaniu, no, no niestety. I właśnie dlatego nie jestem aż tak, o inaczej, tak bardzo zachwycona, o inaczej, nadal uważam, że Osoba awesome Ranking jest świetną serią, po prostu, no mimo wszystko zakończenie, to wiesz, to jest punkt kulminacyjny całej historii i jak motywacje jakichś tam głównych antagonistów jakoś się nie stykają albo rozwiązanie tych motywów nie jest tak satysfakcjonujące, no to trochę emocje opadają, więc dlatego ja nie jestem aż tak super hiper i optymistyczna wobec Osama awesome Ranking, ale... Właśnie pomijają, pomijając właśnie Bosa i Miranjo, to są to właśnie pomijając dwójkę, to cała seria jest naprawdę świetna. I jak już wcześniej wspomniałeś, to teraz odniosę się do jakichś pozytywnych rzeczy, żeby nie było, że, że tutaj przyszła mi sobie pomarutę na sam ranking, bo naprawdę. Je, jakby było kilkanaście powodów, dla których oglądałam tę seria. Właśnie przede wszystkim z uwagi na świetnie zbudowane relacje, zwłaszcza na relacji i Kage. Że to jak oni się wspierali od początku w swoich aspiracjach, to jak Kage cały czas zapewniał Bodziego, że nie jest sam, że może na niego liczyć, że będzie świetnym władcą, to chwytało mnie od początku do końca za serce. To jak healing się jakby. Może nie, że. O matko, w relacjach healing właśnie... z synami to jest tak piękna rzecz w tych ostatnich odcinkach. Ja tak. tam prawie miałem łzy w oczach, jak tam po prostu ona widzi Dajdę i Bodziego, jak się tam przytula, i w ogóle. Wszystkie interakcje z obojgiem to jest tak piękne i, i tak wzruszające, tak chwytające za serce. To jest niesamowite, jak ta postać została zbudowana na przestrzeni, gdzie jest, stara się grać taką y, królową, która jest poważna, która y, ma na myśli, co, co ma być zrobione, to musi być zrobione, tak się ma zachowywać osoba właśnie na jej pozycji, ale jak przychodzi do jej synów, jak ma już po prostu takie bardziej emocjonalne rzeczy, jak ma po prostu, no to, to, ta łaska opada i widzę, że to jest też taka ciepła, krucha, która po prostu, no kocha te, tych dwójkę chłopaków i zrobiłaby dla nich wszystko i dosłownie jest w stanie po prostu wspierać ich we wszystkim, co się postanowią, nawet jeżeli to będzie wbrew jakiemuś kodeksowi tam królestwa czy tam temu jak się powinien król czy tam książę zachowywać, nie. To jest tak przepiękne. Uwielbiam tą postać. Ona jest tak dobrze napisana. Mm. Tak plus ucieszyłam się, że właśnie pokazali te delikatne zmiany, które w niej zaszły na wskutek tego wszystkiego, co się działo, zwłaszcza to, że że była tak, od właśnie na samym początku siri była tak strasznie surowa do Bodziego, i to, że na samym końcu zorientowała się, och nie, nie powinnam tak dalej robić. I gdy tylko zauważyła, że o nie, wracając do złych nawyków, starała się to naprawić, żeby być lepszą matką, ale też trochę taką przewodniczką życiową dla Bodziego. I to było super, że właśnie że widać ten progres w postępowaniu postaci. Tak, ale to też widać było we flashbackach, jak ona właśnie pochodzi do Budziego i jak cały czas się starała po prostu znaleźć z nim relacje. Nie? Że nie tylko być królową, tylko być yy, po prostu matką dla niego. Nie? I od początku widać było, że ona jest bardzo emocjonalna i bardzo przywiązana nie? Do, do swoich dzieci. Nie? Jak później właśnie mówi, że dosłownie nazywa Budziego swoim synem, nie? że to nie jest po prostu Ktoś, kogo wychowuje, że to jest syn. Poprzednie krowy nie, to jest jej syn. I to, to, to było tak piękne. Ta scena tak, tak mi zapadła w serducho, że to jest niesamowite. No, zgadzam się. Właśnie cieszę się, że, że skupili uwagę na dobrych postaciach. W tej serii. Sądzę, to, że to, kto też bardzo fajnie się rozwinął, w moją opinii, to jest Dajda, który właśnie ta serię bardzo fajnie pokazuje, jak niejednoznaczne potrafią być niektóre albo jak pozory potrafią mylić. I no, strasznie mi ucieszył rozwój Dajdy, chociaż właśnie ta łyżka gdzie w postaci jego rychłych y, oświadczeń do Mirandża troszkę tak. Mała. No. Y, no. O, jakby znaczy, Dajda nie, nie robi się to... tego. Pierwsza rzecz, jaką robisz po uratowaniu kobiety z łapy demona, to się oświadczy. No to, uh, trochę tak, trochę tak nie za bardzo. No to jest taki, to troszkę emocjonalny taki szantaż, nie? Hej, no, uratowałem tak. ciebie, nie? To co, teraz przetołtasz, nie? Tak, zwłaszcza, że jakby. Nie jakby odmówisz to... chyba, nie? Księci na białym koniu. koniu. Upomijając fakt, jaka to jest różnica wieku między Dajdą a Mirandjo. Przecież Dajda jest młodszy od Bodziego, a Bodzie wygląda jak małe bebe. No, 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 wiesz, no to No dobra, może nie wnikajmy, wieku, ale w to. no. Nie wnika, nie Miłośnie wybiera, nie? Tylko to trzeba... No, miłośnie wybiera. Ale mam wrażenie, że paradoksalnie Bodzie zostawił królestwo w dobrych rękach. Chociaż mm -hmm. myślę, że Mirandio będzie królową mnie trochę przera... No tak nie tak dobrze mi się robi. Trochę. Ale Dajda tak, wydaje się, że. Przeszedł też drogę i też w końcu dotarła do niego te nauki, które mu tam healing wpajała. I ci wszyscy doradcy króla, bo tam też były te fajne sceny, właśnie z tym kolaciem od węży, boże jak się on nazywał. A teraz to muszę podejrzeć. Tak, Bebina z Bebinem, i tym właśnie premierem całego królestwa, tym pierwszym ministrem, też właśnie jak tam pokazywali mu, jak być jak czuć do swoich poddanych nie. Respekt, nawet jeżeli są osobami, którym się nie poszczęściło w życiu, i też jak sama Healing go wychowywała na to, żeby dbało o Bodziego, nie? który. No, niestety, oczywiście miał swoje ograniczenia fizyczne i, i, i nie mówił, nie, nie słyszał, więc też Daida miał tutaj być dla niego wsparciem. To jest też właśnie bardzo ciekawe. A tak w ogóle, wracając do tego, do healing jeszcze jednej rzeczy. Myślisz, że z dorsze będzie coś więcej w dalszych sezonach? <laughs> Bo tam Sąc coś to, że się tak finny, zaczęło no. wykluwać, mi się wydaje. Sądzę, że jak, że jak nie dojdzie do czegoś między healing a dorsze, to właśnie szukam jakiegoś określenia, to, co, co się stanie, ale powinno się stać, że co jak co, ale ten ship niech się proszę stanie. Tak samo no, jak pomiędzy Domasami i Hoku. Najmocniejszy szlip chyba z całego anime. <laughs> tak. Nie, ja, ja tej ja te dwójce kibicuję i właśnie co ta Miranda jeszcze zrobiła dorszemu biednemu, przecież chłop nie ma teraz chyba nogi i oka. Czy ręki i oka. No, 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 no dokładnie. Tam troszkę go tam pokiereszowała i ten blizn, ile mu przybyło. Ech. Dobra, to już prawie nie ma... bo mi ręczy. On już ma tyle prawie blizn, co GAT z BSR. Tak mogę konkurować po tych ostatnich odcinkach. Ech. Tak w ogóle, bo jeżeli mówimy też o przemianach bohaterów, to też Domas się zmienia, też miał taki swój mały Redemption Ark. A daj spokój też to był znaczy taki bardziej redemption ark, poprowadzony w bardziej humorystyczny sposób, gdzie Domas oczywiście jest Debilem. Jest. Że I szkoda, jest... Że, że jak już skoczył na ten swój głupi, nie powiem co. To, no. To, że nie skończył. Na ty... Dobra, może, może nie będę kontynuowała tego wniosku, ale powiem ci, no. tak jak się wtedy śmiałam, to się dawno nie śmiałam. Mm. Ale mi się podobała reakcja Bodziego yy, na Domasa, gdzie tak. też nie był w stanie mu tak szybko wybaczyć i też potrzebował chwili, żeby przetrawić swoje własne emocje, nie? związane z tym, że no, Domas prawie go tam do śmierci doprowadził w pewnym momencie. I nawet jeżeli przeprosił go, no, sam Bodzi też potrzebował chwili, żeby to przetrawić i żeby mu ostatecznie wybaczyć. Też to było właśnie fajnie poprowadzone. Ale. Jeżeli chodzi o takie postacie w tej drugiej części, to ogólnie Wilejni mi się bardzo podobali. Nie tylko Wilejni, ale też te bardziej postacie nieoczywiste. Bo o ile o Okenie OK ciężko tego powiedzieć, bo to jest bestia na tą chwilę. Ale to jak u był z flashbacków, było bardzo ciekawe. W ogóle cały background despy, 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 despy i Okena OK jest relatywny. Chyba się zgodzisz, że. Ta historia. Uwielbiam, jest uwielbiam jeden z lepszych wątków. Tak, i jeszcze tutaj dodatkowo Giga. Yy, też okazał się być ciekawą postacią. I, i, i jego ta relacja w ogóle z tą trójką. Yy, także mówię, no to było coś, co mnie mocno zaskoczyło, tym bardziej że dużo na to miejsca poświęcili, ale było to bardzo dobre. Tym bardziej, jeżeli chodzi o króla Deshe, który jest teraz numerem jeden w rankingu. I się wydaje, że będzie tutaj dużo dramy związanej z tym, i dużo tajemnic nam się tutaj ujawni. Właśnie, jak, jak ci się to podobało, to rozwiązanie tego wątku? Ponieważ Dajda swoim uratowaniem Miranjo, że tak powiem, takie lekkie domino wydarzeń, wydaje mi się, że rozruszał. I jakie masz wrażenie, w którą stronę może to pójść w ramach deszy? Kurczę, nie wiem, to jest bardzo dobre pytanie, no bo właśnie. Jako, że no hmm. Okena ok, no nie da się już uratować tą, tą, tą metodą, którą oni opracowali, no to Desha musi znaleźć coś innego, więc trochę się niepokoję, że Desha właśnie stanie się tyranem pokroju swojego ojca, i właśnie w tym stylu będzie drama, że Despa będzie musiał zebrać siły z Bodzin lub z kimś innym, żeby go znowu obalać. Ale mam nadzieję, że to nie pójdzie w tę stronę, bo, na, bo mimo tego, że Dysza jest takim trochę burakiem, to jednak jego relacja z Debsą, ich szeptanie do siebie w celu wywołania randomowego pióru na losowym, w losowej lokalizacji, to było świetne. Za każdym razem, jak się komunikowali przez to szeptanie, to umierałam ze śmiechu. Właśnie bardzo polubiłam Deszę, DSP i w sumie można powiedzieć, że polubiłam Ołkę na bestie, ale lubiłam relacje tej truki, więc mam nadzieję, że Desha nie pójdzie w stronę roku zła i ciemności i zniszczenia. I że, że jednak z tej komnaty rankingu królów wyniósł coś, mm -hmm. co go nie zniszczy od środka. Taką mam skrytą nadzieję, ale znając tę serię to, to nie pójdzie w taką miłą, sympatyczną stronę. Zwłaszcza, że... No niestety, no. jednak... Ta seria potrafi uderzyć w niespodziewane nuty i postawić pewne rzeczy na głowie, ale no właśnie, postać też jest bardzo intrygująca, gdzie się okazuje, że to nie jest taki zły król, złośliwy gdzieś tam pod ziemi, tylko on naprawdę po swoich poddanych i to, jak się zachowuje, jego przeszłość i to, co musiał robić żeby powstrzymać swojego ojca, to było absolutnie niesamowite. I ja bym mógł obejrzeć o tym cały sezon, jak ta trójka braci stawia się swojemu ojcu, który był tyranem, nie? Tak. I to jakie w ogóle tam musieli, jak trudne rzeczy, na jakie trudne rzeczy się decydować, jak wynajęcie tych najemników. Gdzie generalnie no, to były bandy za nie ale no, musieli, żeby jakkolwiek konkurować z armiami swojego ojca, i do czego to doprowadziło, to jak później po części się oni rozstali ze sobą, ci bracia na tym, właśnie na tej, tej płaszczyźnie, mieli ze sobą konflikt w pewnej chwili który też widać ile ich kosztował, ile to wszystko Oaken'a ostatecznie też kosztowało i jak jego historia się rozwinęła, więc mówię, ten cały background kniejszy jest tak po prostu niesamowity, to co, to, co się tam udało zbudować, że naprawdę no, no mieliśmy Mamy swoje zastrzeżenia co do tej serii, ale tam, gdzie jak już zaczyna błyszczeć, te highest heights to jest naprawdę absolutna 10 tak. na 10. To jak miejscami ta, ta, ta seria potrafi być pisana. Plus nie zapominajmy o tej pięknej animacji, muzyce. To ile razy puszczałam sobie w pętli drugi opening, to samy ranking, to tyle, kojawiam wiem i mój YouTube wie, i mój Spotify wie, i moi Oj, tak. drugi wiedzą. Drugi opening to jest mistrzostwo. W, w to ma taką dawkę emocjonalną, artystyczną, muzyczną, i za każdym razem jak go oglądałam na nowo, to odkrywałam coś nowego. Wiesz, ile czasu zajęło mi odkrycie, że oniścienia mu robią koronę w pierwszych scenach? <grych> Nie, to w sumie odkryłem szybko, ale za każdym razem narracyjnie, jak ten działa, tak. ten yy, w ogóle opening, nie? Te, te słowa, które tekstu mm -hmm. do tego, jak one idealnie do Bodziego pasują, jak się tam właśnie czyta, transkrypcję tego. Jest absolutnie niesamowite. Cała wizualna, po prostu strona i. Kurcze, jest chyba jeden z najlepszych openingów ever i tutaj tu, tu, nawet nie będę ukrywał, że naprawdę osoba, bo to głównie był jeden taki animator dosyć znany, odpowiedzialny za ten opening, za jego stworzenia i to jak potrafił uchwycić co w tej serii działa i o czym jest ta seria i jakie są jej główne motywy przewodnie i zamknąć to w minutę 30 takiego teledysku o oh, wow no. Nie wiem, nie wiem jak to do, zostało dokonane, ale to jest tak niesamowita praca, że chyle czoła. Nawet bez dwóch zdań po brawa za to, co tam zostało osiągnięte. Ending też był prześwietny, który skupiał się na relacji Kage i Bodziego. Ogólnie y, też muzyka, która leciała w zle, właśnie tak mocno budowała ten baśniowy fantazy, klimat, właśnie jakieś przygody, niepokoju, horroru. No, tam Właśnie mam wrażenie, że Właśnie, jak wspomniałeś, jak ta seria była na swoim The Highest, to wszystko nagle tak magicznie się stykało. Animacja, muzyka, wpół, postacie. Oczywiście, że to ma swoje wady. Trudno, żeby nie było, żeby nie miało żadnych. Ale powiedzmy, że w ostatecznym rozrachunku, jakby, jeżeli miałoby dojść do kontynuacji, myśmy, my mielibyśmy się skupić, załóżmy na wątku, przygoda Boczego i Kage. Czyli to rozumiem pewnie wiązałoby się z poznawaniem innych królów, samego systemu rankingu królów, co to, to, mnie strasznie ciekawi. No. I jakbyśmy A no, bo tutaj... demony, podziemie. Nie, bo tutaj nam sporo tak zatizowali, cała historia też Kingbo, nie, gdzie jego ojciec i on też na pewnym etapie zdobyli ten pierwsze miejsce w rankingu i jak na nich to wpłynęło, nie? No to jest intrygujące, że obie te postacie wydawały się przed osiągnięciem tego szczytu i przed wyborem nagrody całkiem y, porządnymi osobami, które miały głowę na karku i wydawały się <laughs> bardzo dobrymi właśnie władcami dla swoich królestw. I to później, co się z nimi stało, jak psychicznie ich to załamało i. To, że teraz Desha stoi przed tym samym dylematem, nie? I też ile się dowiedzieliśmy o tych bóstwach, które rządziły światem, konflikcie z magami, ten świat tak się rozrósł z tej drugiej części sezonu. Zostało tutaj tyle elementów pododowanych, tyle po prostu cegiełek do budowy tego świata, że absolutnie ja chcę tego więcej. Bo widać, autor bardzo ładnie sobie to przemyślał i. Jeżeli okay, wątki pewnych postaci może nam się nie zdrywały, to o tyle do budowy świata jest tak intrygująca. Jest tutaj tyle ciekawych elementów poruszonych, że jestem absolutnie. No, zachwycony kurczę, dajcie mi tego więcej. Ja chcę jeszcze więcej tego poznać, bo to jest coś, co mi intryguje zwyczajnie. No. Szczerze mówiąc, wiem, że Magda, Fuh, co ja powiedziałabym, manga jest chyba aktualnie wychodząca. Nawet nie mam pojęcia, ile oni ostatecznie, ile udało im się zaadaptować tomów. Też, to, właśnie to jest dobre pytanie i ile zajmie im czasu, ewentualnie, jakby to powiedzieć. Ym, jaki jest stosunek tego, ile tomów zaadaptowali do tego, co jeszcze pozostało do adaptacji? Mam nadzieję, że po prostu nie będziemy musieli czekać strasznie długo. <grych> o, to ma 13 tomów. Tak. Mas... O nie, o, jest, słuchaj a, tego. Jest... jest 13 tomów, a nie zaadaptowali całe 12. To się trochę naczekamy. A ja no to chwilę sobie naczekamy pewnie. No, niestety. No, więcej niż rok. Minimum chyba 3 lata trzeba poczekać, aż następny sezon będzie, i to będzie pewnie sezon jedynie pewnie na 12-13 odcinków, nie? O matko. A i to tak będzie zależeć od tego, jak będą te kolejne arki historii rozwijane. W ogóle to też zależy od tego, czy ta seria ostatecznie wiesz, sprzeda się w Japonii. A, sprzedaje się znakomicie, tak. właśnie. Jeżeli chodzi o to, to nie masz o co się martwić, bo o sama ranking. Jest chyba na piątym miejscu sprzedażowym. Przegrywa jedynie z największymi tuzami, po prostu shonenowymi, które obecnie wychodzą. I jeżeli zbiera świetne oceny, wyprzedaje się na pniu. Więc mówię, to jest absolutny hit w Japonii. Z tego co udało mi się wyczytać, więc to raczej się nie ma co martwić, że ta seria nagle zostanie przerwana czy coś, bo jak widać. No, nie tylko my się tym zachwycamy, i co, co jest właśnie też często problematyczne, że Japończycy nie zawsze kupują te serie, które jakoś się odnoszą bardziej, tak, że tak powiem, estetycznie do zachodniego pojęcia, właśnie fantazy i zachodniego stylu, właśnie przekazywania historii i tego, jak wyglądają baśnie, nie? bo. O sama ranking bardziej niż do japońskiej baśni odnosi się właśnie do baśni zachodniej. Wydaje mi się, że tutaj jest więcej tego Hansa Christiana Andersena i tego typu, i tam braci Grimm, niż właśnie tego typowego Japończyzny, z którą właśnie oni są za, za pan brat. I niestety nie zawsze się to w Japonii sprzedaje, więc to jest pocieszające, że akurat właśnie o sama ranking trafiło jednak w gusta e, odbiorców kraju kwitnącej wiśni. Nie? Co? Dzięki, dobrze wiedzieć. Nie, nie miałam pojęcia. Ogólnie słabo śledzę mm -hmm. sprzedaż anime, więc dobrze, nie, dobrze znać co, takie rzeczy. Anime jak anime, nie? Jeżeli chodzi o manga, jak widzę, ile się sprzedaje Tokyo Revengers, to mnie po prostu ręce podają. <grym> Rozumiem, że nie jesteś fanem? Ja, ja nie wiem. Ja nie wiem, jak tak słaba seria może zbierać po prostu takie wyniki sprzedażowe, takie rekordy, być. bo ona cały czas jest na szczycie tych rankingów, nie? W japońskim Box Office właśnie książkowym, mangowym. A przecież to jest takie gówno. Jeszcze te ostatnie po prostu rozdziały tego takiego Rangers to jest najgorszy syf. Tak złego Shonena to już dawno nie czytałem. Może tylko jeszcze z tych nowości ostatnio wykliszony jumpowy, czyli Ayashimon, który jest też cieniutki jak Tupa węża no i Doron Doron, który jest przeciętny do bólu, no to one może by były w stanie konkurować z Miserior, która obecnie jest w Tokyo Revengers. Ach, dramat, 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 dramat. Ale, Ale nie rozmawiamy nie, nie o tym. Nie mówimy właśnie. tutaj o kiepskich seriach, Wracamy do Osamaranki, i tak się zastanawiam, o co by można jeszcze tutaj powiedzieć. W ogóle podobała mi się też scena tych zaświatach, nie? Gdzie tam właśnie się spotyka Kage ze swoją mamą, to też było takie emocjonalne. Gdzie rozmowa Miranjo ze swoją matką i z matką Bodziego, gdzie tutaj chyba też właśnie fajnie było taki wstęp do tej historii, tej bohaterki, co niestety właśnie wspomnieliśmy. Tak Później się tak gorzej to zakończyło. Były jeszcze jakieś takie fragmenty całej historii, które cię zachwyciły, o których chciałabyś jeszcze wspomnieć? Hmm. Trudno mi powiedzieć, że zachwycam się przemocą, ale cieszę się, że jak, jakby, że jak ta seria chciała coś pokazać, to pokazywała tak czarno na białym i nie próbowała, jakby wiesz, niczego przykrywać. Jak pokazywała jakieś zbrodnie wojenne, to czarno na białym, co dana strona zrobiła nie tak. Jeżeli. Ale z drugiej strony, jeżeli pokazywała jakieś tam przepiękne, wzruszające rzeczy, tutaj też z całą, z całą zawartością inwentarza. Że właśnie ta scena w zaświatach też mnie mocno chwyciła ze serce. Też nie była aż tak oczywista, jak się spodziewałam, że będzie, no bo jednak scena w zaświatach, wiesz, w wybaczamy wszystkim, kochamy się, idź w stronę miłości i radości, a tutaj w sumie nie do końca podążyło w tę stronę. To chyba to jest za co najbardziej cenię mi wszystko o Summer running, to to, że to nie jest taka oczywista seria. Że, że zawsze tworzy się tam jakieś przewidywania, ok, to teraz dzieje się to, to w takim razie ta seria rozwinie się w stronę A lub B. I często zaskoczeniem, takim pozytywem odkrywam, że strona idzie w stronę C, więc to też naprawdę doceniam mm -hmm. tej serii. Doceniam też tą serię za humor. Który nie zawsze. Nie, mam wrażenie, który nie zawsze był intencjonalny, ale, ale mnie ta seria często i gęsto bawiła. No. Tak. Plus Koń despy najlepszy koń na świecie. <grym> tak, ten grubas. Nie <grym> w ogóle ta reakcja. Idzie sobie despa i kurczę, dobra. Gdzie jest mój wierny rumak, wierny towarzysz? I Idzie, patrz, a ten koń po prostu od czasu, gdy Despa zrezygnował z posługi wojskowej, ten się roztył jak <laughs> ostatnia buła, nie? I tak sobie to dreptali do tego klasa, to było przepiękne, a ten koń tak już ledwo gdzieś tam pod nim, tak dreptał, o Jezu. No niesamowite. No rzeczywiście te, te humorystyczne rzeczy były przepiękne, ale. Do czego właśnie to się odniosę? Do tego, że seria potrafiła zaskoczyć. To uważam, że największą siłą właśnie tym zaskoczeniem, że to nie było na poziomie na przykład ostatnich sezonów Gry o Tron, Gdzie zaskakiwano widza dla samego zaskakiwania, często po kompletnie niszcząc postacie i to jakby budowane przez wcześniejszą historię, nie. Tutaj wszystko było ładnie przemyślane. I te zaskoczenia, które dostawaliśmy, były naprawdę fajnie zrealizowane. Zrealizowane w ten sposób, żeby się wpisały właśnie w tą dekonstrukcję takiej baśniowej historii, gdzie niby mamy właśnie tego naszego księcia, który w świecie fantazji chce zdobyć właśnie tą koronę po swoim ojcu, ale to wszystko jest właśnie oblane to, tą właśnie tym sosem z realizmu, gdzie. Pewne wydarzenia, które byśmy się spodziewali, że miałyby miejsce w realnym świecie, właśnie tam też się działy właśnie w ten sposób, w jaki byśmy oczekiwali, taki właśnie jak właśnie ta wojna w tych... W podziemiu, ten właśnie konflikt z Trzech Braci, to jak wygląda wojna, właśnie tutaj, wszystkie konflikty, że starcie, że są krwawe, że są brzydkie, nie zawsze właśnie ta, ta walka jest pokazywana w sposób taki piękny, czysty. Nie, tutaj widać ten brud kryjący się pod właśnie tą, no, dosyć bojkową kreską, więc to jest niesamowite, jak tu się to udało zbudować na, na podstawie tego kontrastu. Ja jestem mimo ja wszystko wciąż zachwycony, pomimo tych, tych podkięć, ja uważam, że to ta seria, hmm, od ocena, jaką byś ocenę wystawiła tego, ostatecznie na tej serii? A, jeżeli sugerujemy się oceną Maja Niemalistową, to dam 8, to tu się nie będę stynkryć. Mhm. mimo wszystko, jak, inaczej, nadal uważam, że to jest niesamowita seria, ale nie, jeden z najważniejszych elementów, no nie dał mi Satysfakcjonującego rozwiązania, dlatego uważam, że 8 jest. Fair. Tak, gdybym mogła dawać połówki, to najchętniej dałabym po prostu 8,5 albo 875. Ale no, na, na pewno polecam tę serię. Zdecydowanie ją polecam. Ja na Perełek poprzedniego roku. A jak ty się ocenił? Nie. Ja bez kozery powiem, że ja dałem dychę. Okay. Co się rozumiem? E, myślałem nad tym. a ale po prostu całościowo, nawet pomimo tych problemów, które tam występowały, uważam, że ta seria jest absolutnie rewelacyjna. I to wiecie, to dycha w, u mnie to nie jest tak ok. O ile ja po prostu nie lubię ocen e, od 1 do 10, 2 do 5, czy od 1 do 6, bo tak, to są zbyt arbitralne rzeczy, żeby takie oceniać. E, jeżeli wystawiam coś 10 na malu, to po prostu to jest poziom tego, jak ja się bawiłem dobrze na tej serii, więc to jest moje całkowicie subiektywne odczucie, to jest wyraz moich emocji, które czuję do tej serii i jak bardzo po prostu ona u mnie trafiła w serduszko, w emocje, jak za wszystko ciągnęła za te wszystkie sznurki, za które powinna w moim przypadku, więc kurczę no... Polecam, to jest absolutny must watch. I jedna z najlepszych serii, nie wiem, ostatnich 10 lat, więc absolutnie rzecz obowiązkowa do oglądania. I cóż, coś jeszcze mamy tutaj do dodania, czy w sumie już możemy zamknąć ten tak? temat. O sama ranking i. Tak, że nawet zażartuję, za możemy się zamknąć. <laughs> Dobrze, no to. Dziękujemy za wysłuchanie. Jak zapowiedziałem, z naszej wcześniejszej rozmowy wynikło, że w sumie jeszcze byśmy pogadali kiedyś o, o właśnie Kimeco. No, ja właśnie ten Red Light District, więc myślę, że to będzie możliwy i nasz następny podcast. Z jeszcze innych rzeczy. Planujemy także z Jackiem porozmawiać o One Piece, ponieważ wydarzenia ostatnie z mangi są absolutnie wyciągające nas z butów, więc to jest coś, co na pewno też poruszymy tutaj na łamach naszego podcastu. A tymczasem się żegnamy, to byłem ja, Jacek20, znany się jako Jacek, a ze mną była Kamila. Cześć, cześć, miłego dnia wszystkim. No dziękujemy, do usłyszenia do następnego razu, papa. Pa.